Rafał Jackiewicz, zwycięska walka z Luką Mikołem Pasqua. Wczoraj pomyłkowo troszkę zakontraktowano, wpisano ci 4-rundową walkę zamiast 10-rundowej. Niewiele brakowało, by skończyło się na 4 rundach. Powiem lepiej. W poniedziałek miałem 5 kg do zrobienia, we wtorek 4, w środę 3, w czwartek 2, w piątek kilogram. Byłem spakowany właśnie na saunę i dres, oczywiście 5 warstw na bieg. Miał być 63 600. Walka 12-rundowa, okazało się, że ktoś mi powiedział, że jest jednak 10 rund. No i z jednej strony, kurczę, no nie musiałem tego kilograma zrobić, z drugiej strony, no wiadomo, no kurczę, trochę zbyt, no bo jednak tam musiałem 12 rund, no wiadomo, coś tam więcej zawsze. Były 2 knockdowny, ale chyba można było trochę przycisnąć, żeby skończyć przed czasem. Może było, ale nie chciałem, kurczę, też jak lecieć, bo wiem, znam siebie i wiem, że jak się podpalam, że jak za bardzo chcę, to lecę, wychylam się i gdzieś tam zawsze wpadam. Tak samo właśnie na sparingach wpadam, gdzieś tam zawsze na jakiś tam cios. Tutaj uważałem na lewy cios sierpowy, dlatego też tak, kurczę, nie chciałem, wiedziałem, że szczelnie się schował za gardą, nie chciałem się zderzyć, nie chciałem gdzieś tam. No to tak po prostu, no myślałem, że go jeszcze palnę, no myślałem, że jeszcze jednak pójdzie, trochę zaryzykuję, no trochę się pomyliłem, nie poszedł. Właśnie rywal też był taki trochę niechętny do walki. Przeszkadzają ci tacy przeciwnicy? Trudno się boksuje z takim zawodnikami unikającymi trochę walki? No tak, no tak było widać, kurczę, tam gdzieś tam czekałem, tam parę razy trafiłem tak tym prawym, no ale nie mogłem boksować się tą lewą ręką, bo po prostu wypadałem, no wypadałem i nie chciałem po prostu go ganić dlatego. Mówię, że walkę zadedykujesz Markowi Piotrowskiemu, tak? Tak, i oczywiście to zrobiłem. Mareczku, to dla ciebie walka. To jest mój idol od zawsze. Zawsze zresztą to mówiłem. On, Jean-Claude Van Damme i Coca-Cola i frytki. To jest kurna the best. Lata 90. Ostatnio rozmawialiśmy, mówiliśmy o tym, że być może jesienią zawalczysz w obronie pasa EBU EU z Karolą Tabagułą. Teraz się okazuje, że Tabaguła prawdopodobnie będzie walczył o pas interkontynentalny jakiś. W związku z tym wiesz, jakie są dalsze plany? Nie wiem, nic nie wiem. Pierwszy słyszę, wiem tylko, że właśnie on jest obowiązkowym, że miałem walczyć z nim. Wiem od mojego promotora Piotra Wenera, że mam walczyć wrzesień, październik, gdzieś tak. Właśnie w obronie 12 rund, także na dzień dzisiejszy tyle wiem, a teraz wiem, że jadę na lody. Później coś tam, później zabieram żonę i dzieciaki na wakacje, kupię sobie we wtorek samochód i będzie fajnie, i będzie Coco Jumbo. Dzisiaj jeszcze rozmawialiśmy, mówiłeś, że może ci się kariera w MMA za jakiś czas. Tak sobie pomyślałem, kurczę, Paweł Wolak, szacunek dla niego oczywiście, skończył z boksem, zaczął właśnie trenować MMA, zapasy, ja kopałem, też boksuję, także myślę, że gdzieś tam szanse były wrone, może gdzieś tam po cichu jakoś tak, może zacząłby rozmawiać o takiej właśnie walce w MMA. Myślę, żeby się ta walka sprzedała, tak jak na przykład Pudzianowski, Najman, kto wie, może by było zainteresowanie, jakby było zainteresowanie, to by było coś do zarobienia na jakieś właśnie fryteczki, jakieś lodziki, jakiś chlebek, coś tam. Jakieś wafelki, coś by było więcej. Także można by pomyśleć. Ale Paweł Wolak trenował kiedyś zapasy, wiesz o tym? Masz jakieś doświadczenie w takiej walce w parterze? Tak, często też się tarzałem z moimi kolegami z innych wiosek na zabawie w Suwczynie i w Kołbieli kiedyś. Oczywiście wiadomo, że to było co innego, ale on nie kopał tak jak ja, także gdzieś tam też, tak można powiedzieć, szanse wyrównane. On ćwiczył zapasy, jak i boxing, obaj boksujemy. Myślę, że to taki po prostu cichy pomysł, tak po prostu pomyślałem dzisiaj, można powiedzieć, głośno pomyślałem, ale kto wie, może jak ktoś by wyłożył dobre pieniądze, to może byśmy się na takie coś może zdecydowali. No będziesz miał co robić po zakończeniu kariery bokserskiej, ale na razie chyba boks i obrona, tak? EBU jesienią. Tak, ja powiedziałem, ja będę boksował dotąd, dokąd będę czuł, że mogę, dotąd, że chcę przede wszystkim, że mam chęci, tak? To wszystko też zależy tak naprawdę od finansów, bo ja to robię dla pieniędzy, ja zawsze mówiłem, nigdy tego nie ukrywałem i ja będę to robił dotąd, dokąd będzie mi się opłacało. Teraz w chwili prowadzę treningi, jest dobrze, ale chciałbym jeszcze wykorzystać swoje 5 minut, które trwa już trochę dłużej i jeszcze troszeczkę właśnie zarobić na boksie, że to mi się przestanie opłacać, po prostu nie będę miał motywacji, to po prostu to skończę, bo to nie ma sensu. Jeszcze a propos tego trenowania, czujesz, że mógłbyś zostać trenerem po zakończeniu kariery bokserskiej? Jestem. Od września już tamtego roku. Znaczy trenerem, ja tak naprawdę robię to zarobkowo, tak, czyli przekazuję swoją wiedzę, doświadczenie i uważam, że robię to dobrze. Staram się robić to dokładnie, nie odwal się, biorę za to dobre pieniądze i to jest po prostu mój sposób na życie. Ja po prostu, można powiedzieć, teraz dopiero na tym zarabiam, na boksie.